Dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na kwiecień 2024 roku, a czytanie będzie dotyczyć moich singli. Single zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to czytanie z Wami nie rezonuje, nie dotyczy Waszej sytuacji, nie czujecie go, to sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc bądź znak wenusowy. Wszystkie informacje właśnie znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie tam też link do kalkulatora a propos horoskopu urodzeniowego, jak go obliczyć i właśnie jak obliczyć te położenia znaków. Zresztą ogólnie znajdziecie tam dużo ważnych informacji, więc bardzo proszę o zapoznanie się z nimi. Szczególnie tutaj nowe osoby, więc zapraszam do opisu. Drogie koziorożce, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wówczas szybciej otrzymujecie Wasze czytanie na kolejny miesiąc. Więc zostawiamy te łapki w górę. Oczywiście komentarze, subskrypcje, udostępnienia, wszystko to jest również bardzo mile widziane i z góry Wam za to dziękuję. Koziołki, nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Jakbyście słyszeli w tle brzęczenie, to wybaczcie, ale mój Lucky znalazł swoją ukochaną piłeczkę z podszewki i się nią właśnie bawi, więc może grzechotać nam w tle. Mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo uciążliwe dla Was. Dobra, koziołki, lecimy. Co będzie Waszym wyzwaniem w nadchodzącym miesiącu? Trójka mieczy, aucik. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Piątka kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Król pentakli. Co jest podstawą tej sytuacji? Ósemka kielichów. Co macie w głowie, w serduszku? Asa mieczy. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Królową mieczy. Wasza energia, księżyc. Energia z zewnątrz, siódemka buław. Nadzieje bądź obawy, piątka mieczy. I wynik bądź rada, dwójka mieczy. Na spodzie dwójka buław. No cóż, koziołki, wyzywający jakiś miesiąc dla Was, słoneczko moje, jeśli chodzi o moich singli. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc kwiecień, poradzić sobie z jakimś bólem serca, z jakimś rozczarowaniem, z jakimś smutkiem, z jakąś stratą. Myślę, kochani, że ta strata już nastąpiła tutaj. Część z Was jest w trakcie rozwodu albo bezpośrednio po rozwodzie, po rozstaniu z jakąś ukochaną osobą i możecie być świeżo upieczonymi singlami. Część z Was, kochani, już jest dawno, dawno, że tak powiem, po rozstaniu, ale to serce dalej krwawi, dalej jest takie obolałe. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Zdecydowanie, kochani, przeszkadzać. Właśnie siedzenie w przeszłości. Bo piątka kielichów jest typowo taką energią mówiącą, że sprawy z przeszłości mają wpływ na naszą teraźniejszość, na nasze postrzeganie też teraźniejszości. No i też przez to skupienie się na tym, co się rozlało, że tutaj się coś właśnie rozlało, rozwaliło, możemy nie dostrzegać czegoś, co jest tuż za nami, kochani. Bo piątka kielichów o tym mówi, że przez ten swój smutek, żal i skupianie na przeszłości nie dostrzegamy tego tu i teraz. A tu jest jakaś okazja, że tak powiem, do wykorzystania. Zobaczmy tą trójkę mieczy. Dziesiątka mieczy. No faktycznie, ktoś Wam wbił dużo mieczy w plecy. Siła. As kielichów. Aha. Wiecie co, kochani? Powiem Wam tak. Trójka mieczy, sąd ostateczny. Czwórka mieczy. Po pierwsze, nie jesteście kompletnie gotowi na nową miłość. Wasze serce jest zamknięte, bo przechodzicie teraz trudny czas. I Waszym wyzwaniem, kochani, będzie, mam wrażenie, właśnie zagoić te rany. Bo jakby nie patrzeć od trójki mieczy do czwórki mieczy, to chodzi właśnie tutaj o tą energię uwolnienia. Więc moje drogie single, myślę, że nie czas na razie na jakieś nowe miłości. Musicie się skupić właśnie na uwolnieniu od jakichś przykrości, od jakichś smutków. Wówczas, kochani, pojawi się potencjał na coś nowego. Ale na razie ten as kielichów ewidentnie jest odwrócony, więc ta miłość nie jest dla Was dostępna, bo przechodzicie trudny okres. Z drugiej strony dla części z Was ten as kielichów może mówić, że
To nawet nie jest jakiś rozwód, rozstanie czy coś w tym stylu, tylko na przykład jakaś relacja, która była takim potencjałem, no szybciej się rozpadła niż myśleliście, tak? Że to było coś, co ledwo się zaczęło, a już się zakończyło. Dlatego ten as kielichów jest tutaj taki odwrócony. Poza tym mam wrażenie, że ten as kielichów właśnie też mówi, że wasze serce jest dalej niestety zajęte przez jakąś osobę i no niestety nie otworzy się, póki nie zrobicie jakichś takich porządków w swoim życiu. Także dużo bólu, dużo cierpienia, ze względu właśnie na jakąś trudną sytuację. Zobaczmy tą piątkę kielichów, kochani. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Sprawiedliwość. Królowa mieczy. Trójka kielichów. No właśnie, kochani, dla części z was to był jakiś trójkąt miłosny, partner, partnerka odszedł do kogoś innego, ale tutaj wiecie co, przede wszystkim ja widzę kwestię tego, że warto spojrzeć na tą sytuację bardziej obiektywnie, postawić pewne granice. Myślę, że osoba, z którą się związaliście od początku, gdzieś tam nie była dla was, ale gdzieś tam te wasze granice zostały dla niej przesunięte w jakiś sposób. I myślę, że właśnie tutaj jest ważne, żeby nauczyć się, dowiedzieć się, czego ta relacja powinna was nauczyć. Po to, żeby odzyskać sens życia, po to, żeby odzyskać chęć do zabawy, chęć do eksplorowania. Paść pentakli, siódemka kielichów i as pentakli. Widzicie, tutaj na horyzoncie coś jest, ale tak jakby to jest na razie gdzieś tam w sferze wyższej z tą siódemką kielichów, ponieważ tak jak mówię, wy musicie zrobić najpierw porządki w swoim życiu, zanim się otworzycie. Wygląda na to, kochani, że takie wyjście do ludzi, zabawa, też dobrze na was wpłynie, żeby gdzieś tam to wszystko przepracować. Królowa mieczy też jakaś może być dla was tutaj korzystna. Mocno waga mi się pojawia, bo i królowa mieczy, i sprawiedliwość jest energią wagową, więc tutaj może jakaś koleżanka, przyjaciółka spod znaku wagi będzie dla was osobą, która pozwoli wam, nie wiem, spojrzeć na to bardziej obiektywnie, odciąć się od pewnych rzeczy. Tutaj nie blokujcie się na to, tak? Nie blokujcie się na to, pozwólcie sobie pomóc. Też nie blokujcie się na ludzi, bo ja czuję, kochani, to znaczy czuję, no też jest tutaj taka energia, ale przede wszystkim wiem, że osoby, które po ciężkich przejściach nie mają ochoty na kontakty z innymi. To jest bardzo naturalny proces. Chcemy się wycofać, chcemy uciec do swojej jaskini i, że tak powiem, zamknąć się w czterech ścianach i nie wychodzić do ludzi. Ale tutaj z tą trójką kielichów faktycznie jest ważne, żeby mimo wszystko nie zamykać się na przyjaciół, nie zamykać się na pomoc, nie zamykać się na ludzi, bo oni będą tutaj ważni, żebyście mogli przepracować pewne trudności. No i co odchodzi do przyszłości? No jakiś rodzaj stabilizacji i mam wrażenie, że takie marzenie o przyszłości, marzenie o małżeństwie, założeniu rodziny, stworzeniu czegoś stabilnego, kochani. Podstawą jest oczywiście odejście. I czuję, kochani, że tutaj jest dwojako. Albo tutaj partner, partnerka odszedł, albo wy musieliście odejść, bo sytuacja was do tego zmusiła. Jedno jest pewne, kochani, zostawiacie za sobą coś, co nie służy, idziecie w nowe. To jest, kochani, taki stan przejściowy. Myślę, że na razie nie zauważacie tego nowego i nie zauważacie tego lepszego. Na razie jesteście właśnie w tej energii jeszcze smutku, żalu, że musicie od czegoś odejść, że musicie coś zostawić za sobą. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. Dla części z was może jesteście w trakcie przeprowadzki, podróży. Ósemka kielichów czasami może zwiastować powrót do domu rodzinnego albo w rodzinne strony, więc tutaj coś takiego też jak najbardziej może zaistnieć u was. Paś mieczy, królowa kielichów, dziewiątka mieczy. No wiecie co, tutaj też tutaj chodzi o właśnie o te informacje. Dostajecie jakąś informację od osoby, którą kochacie, że odchodzi i to powoduje, kochani, no stan taki depresyjny, bym powiedziała, z tą dziewiątką mieczy. Tutaj nawet nie jest kwestia jakiegoś stresu, denerwowania się, nieprzespanych nocy, tylko naprawdę tutaj ja czuję, kochani, u was taki stan depresyjny, więc jeżeli czujecie u siebie coś takiego, zauważacie pewne takie aspekty, to warto by było skorzystać z porady jakiegoś specjalisty, psychoterapeuty, psychologa, czy kogokolwiek. Dajcie sobie pomóc oczywiście. No i kochani, no właśnie, tutaj niespodziewanie czuję, że ta informacja do was przyszła, że było wszystko fajnie, fajnie, kochaliście się, były jakieś wspólne plany na przyszłość i nagle bum, się zatrzymało, bo ktoś nagle stwierdził, nie wiem, że no właśnie, szóstka była, w siódemka mieczy, eremita, że nie chce tego związku? Mam wrażenie, kochani, że ktoś tu mógł powiedzieć właśnie na zasadzie, że oczekuje czegoś innego od życia, że nie chce tego związku, nie chce tej relacji, ale tutaj podłożem jest jakaś kobieta, kochani, może z pracy. No, król, królowa buław, także widzicie, może nawet ciąża, bo mamy tutaj cesarzową i arcykapłanka. Także tutaj, kochani, ja mam wrażenie, że faktycznie jest jakaś trzecia kobieta albo trzecia osoba, trzeci mężczyzna, tak?
właściwie druga kobieta, drugi mężczyzna, no chyba, że tam jest czworokąt, a nie trójkąt, ale jedno jest pewne, ktoś się na was zablokował i to jest ta osoba z zewnątrz, tutaj siódemka buław. Myślę, kochani, że to się urwało dosyć nagle i dlatego stanowi też dla was taką traumę. Nawet jeżeli to się wydarzyło już jakiś czas temu, nawet jeżeli to nie jest świeża sprawa, myślę, że kochani, dalej właśnie was bardzo mocno boli, ponieważ to się wydarzyło nagle, tak jakby nie było żadnych symptomów, przynajmniej wy nie zauważyliście tych symptomów, że tutaj coś jest nie tak, wszystko było super fajnie i nagle bum się zerwało, nagle przyszła wiadomość, że koniec. Myślę, kochani, że dla części z was to mogło nawet dojść do takiego, jeżeli to nie jest jakiś poważniejszy związek typu, nie wiem, mieszkacie razem, czy małżeństwo, czy cokolwiek, gdzie trzeba załatwić jakieś formalności, dogadać się właśnie w takich sprawach, to dla części z was to mogło nawet dojść do takiej sytuacji, że ta osoba wam napisała SMS-a albo przez telefon z wami zerwała i to jeszcze bardziej was tutaj zabolało, że nie potrafiła spojrzeć prawdzie w oczy, wam w oczy i powiedzieć tego face to face. Także dla części z was bardzo jakaś taka trudna sytuacja tutaj faktycznie miała miejsce. Bo ta osoba nagle zerwała kontakt, mogła się zablokować tutaj na jakichś mediach społecznościowych, telefon mogła zablokować, także zablokowała dostęp do siebie, że nawet nie byliście w stanie poznać prawdy i nie byliście w stanie, że tak powiem, trochę dowiedzieć się więcej na temat tej sytuacji, dla części z was. Myślę, kochani, że tutaj też może was bolić, że ta osoba ukrywa jakąś prawdę, że wy na przykład czujecie intuicyjnie, że ta osoba nie jest do końca z wami szczera, że właśnie może jest tutaj jakaś trzecia osoba i tak dalej, ale to tutaj oficjalnie o tym się nie mówi i to też może was boleć, że nie ma takiej oficjalnej prawdy, nie ma takiej oficjalnej szczerości wobec was, że to jest wszystko takie fałszywe, takie zablokowane, że nie było takiej rozmowy jakiejś kończącej. Tutaj, kochani, czuję właśnie coś takiego, że to jest tak naprawdę niezakończone właśnie z tą osobą, dlatego wy nie potraficie postawić kropki nad i pójść naprzód, dlatego to tak boli. Co macie w głowie, w sercu? No asa mieczy, wy chcecie tej prawdy, po prostu prawdy, szczerości. Mam wrażenie, że ta prawda mogłaby was uwolnić i mogłaby dać wam taką klarowność i przejrzystość. A tymczasem gdzieś tam utknęliście w tej przeszłości, no i ciężko wam, że tak powiem, właśnie przepracować tę traumę. Zobaczmy tego asa mieczy. As mieczy, bo as mieczy, no właśnie. Prawda was wyzwoli, nie? No właśnie. Rycerz pentakli. Piątka buław. No właśnie to jest to, kochani. Nie otrzymaliście swojej prawdy, dlatego to powoduje was taką złość, smutek i dlatego nie potraficie ruszyć do przodu. Dlatego to jest wszystko tak zablokowane u was. Bo czujecie, że ta osoba oszukała, czujecie, że ta osoba okłamała, czujecie, że ta osoba nie była z wami szczera. Wy czujecie to całym sobą. Ale właśnie nie ma tego oficjalnego zakończenia i to jest właśnie najgorsze w tej sytuacji. Dlatego jest taki konflikt wewnętrzny. I ciężko wam zrobić ten krok naprzód. Dobra, moje koziołki kochane, zobaczmy, co przyniesie niedaleka przyszłość. No tą królową mieczy i ta królowa mieczy mi się bardzo podoba. Królowa mieczy, kochani, jest energią takiej naprawdę ostrości, bym powiedziała w tym momencie, tak? Takiego ścięcia komuś łba, tak? To jest królowa mieczy, która nie boi się, że tak powiem, użyć swojego miecza i ściąć komuś głowę. Kochani, to jest osoba, która pilnuje swoich granic. To jest osoba, która konkretnie mówi prawdę, kawę na ławę, wiecie, jak to się mówi, szczerą do bólu prawdę. Nie wiem czemu, kochani, ja czuję, że to nie jest do końca wasza energia, ale że to jest energia właśnie jakiejś przyjaciółki, znajomej, kogoś z waszego kręgu znajomych. Czuję, kochani, że ta osoba wam tutaj coś ważnego powie, co może być brutalnie szczere, co może boleć, co może nie być przyjemne, ale jednocześnie da wam być może jakieś właśnie oczyszczenie, tak czuję, a propos tej sytuacji. Zobaczmy tą królową mieczy. Myślę, kochani, że ta osoba będzie tutaj takim faktorem, który pozwoli wam ostatecznie zamknąć ten rozdział. Zobaczmy tą królową mieczy. Głupiec, właśnie. Rycerz buław. Królowa pentakli. Dokładnie. Szóstka buław, siódemka mieczy. Eremita. Myślę, kochani, wiecie co, że ta osoba przyjdzie do was z jakimiś wiadomościami. Do was. To jesteście wy. Królowa pentakli, moje drogie koziorożce. I ta osoba przyjdzie do was z jakimiś ważnymi wiadomościami dotyczącymi tej osoby. Tej osoby, z którą tutaj macie do czynienia. Myślę, kochani, że wyjawi wam jakąś prawdę. Prawdę, która, mówię, może nie być przyjemna, bo królowa mieczy, tak jak mówię, jest szczera do bólu czasami i potrafi zszokować swoją szczerością, ale jednak ta prawda, która tutaj podwójnie występuje gdzieś tam w waszej głowie, ta potrzeba prawdy, w jakiś sposób was wyzwoli i
przyniesie Wam taką jakąś przemianę, przyniesie Wam szansę na pójście naprzód, na odzyskanie takiej trochę równowagi i klarowności w tej sytuacji, tak czuję. Sobie dołożę karty, bo czuję taką potrzebę. No właśnie, karty chcą mówić, kochani. Szóstka pentakli. O Jezus Maria, czekajcie. A z buław jeszcze jedną bym chciała kartę. I ósemka pentakli, dziesiątka buław. Paść pentakli, umiarkowanie. Wiecie co, kochani, ja czuję, że tutaj otrzymacie jakąś informację dotyczącą właśnie tego swojego partnera, partnerki, że on tu próbuje coś naprawić, jakąś relację z przeszłości. Może, kochani, wiecie, że była kiedyś jakaś relacja, eks-mąż, eks-żona, ktoś z kim ma dzieci, nie wiem, coś tego typu. I ktoś to Wam właśnie doniesie, że on próbuje coś tu czuje naprawić jakąś relację właśnie z przeszłości, która kiedyś się zaczęła. I odbudować, tak, odbudować. To będzie, kochani, dla Was szok, ale jednocześnie ta klarowność przyniesie Wam właśnie jakiś rodzaj spokoju, bo będziecie wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, bo w tej sytuacji, kochani, tak jak mówię, tu jest więcej pytań niż odpowiedzi i więcej gdzieś tam stresów niż to wszystko warte. A tutaj, kochani, jest ewidentnie ta informacja, że będziecie mieć klarowność w tej sytuacji, że tutaj nie była Wasza wina, że to nie jest jakaś, nie wiem, że nie jesteście odpowiedni dla tej osoby, czy coś w tym stylu, tylko że faktycznie ktoś tu wraca do eksa, do eksowej po to, żeby naprawić jakąś relację. Ja bym chciała wiedzieć tylko, co Wam to da, w jakiś sposób, oprócz tego, że właśnie będziecie mieć ten spokój ducha i rozpocznie się tutaj jakiś nowy porządek. Szóstka buław. Poczujecie się pewniej. Cesarz. Okej. Wisielec. Ósemka buław. Piątka kielichów. Rydwan. Wiecie co? Mam wrażenie, że w jakiś sposób Was to podbuduje i spojrzycie na to zupełnie właśnie z innej perspektywy. Ta informacja sprawi, kochani, że właśnie spojrzycie też na siebie z innej perspektywy, co sprawi, że, no nie wiem, właśnie poczujecie się pewniej, poczujecie się lepiej i będziecie w stanie ruszyć naprzód, zostawiając ze sobą właśnie ten smutek, ten żal i to w jakiś sposób naprawdę bardzo dobrze na Was wpłynie ta informacja. Ona będzie szokująca, początkowo może być brutalna, może być taka, wiecie, ale suma summarum pozwoli Wam właśnie spojrzeć w prawdzie. To będzie taka iluminacja, taka prawda, że no nie wiem, że jakoś tak czuję, że kochani, naprawdę, że to wpłynie na Was bardzo korzystnie. No, ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy ten księżyc w takim razie, bo to jest Wasza energia, czyli ta nieświadomość, ta niewiedza. Te lęki, te iluzje, które gdzieś tam no są, tak, w tej sytuacji. Myślę, kochani, że ten księżyc powinien być tutaj odwrócony, bo tak jak mówię, prawda jakaś wyjdzie na jaw i wszystko wyjdzie szydło z worka, jak to się mówi. Zobaczmy ten księżyc. Dziesiątka pentakli. Ósemka buław. Diabeł. Szóstka buław. Cesarz. Szóstka pentakli. Diabeł oczywiście to jest Wasza energia, więc patrząc na to wszystko, dla mnie jest to kwestia odbudowy stabilizacji. Skupienie się bardziej właśnie na realnych celach, na pracy, na finansach, na własnym rozwoju, więc ta klarowność przyniesie Wam faktycznie pójście naprzód. Ale wiecie co, kochani, pierwsze co tak poczułam i muszę Wam to powiedzieć, że Wy macie jakąś myśl dotyczącą właśnie tej osoby, do której ona wraca. Więc jeżeli wiecie, z kim Wasz partner, partnerka się spotykał wcześniej, to wiecie, że nie jest to jakaś dobra osoba, albo nie jest to w jakiś sposób uczciwa osoba. Może to być osoba z jakimś uzależnieniem, albo może to być osoba, kochani, no, która też tam, za przeproszeniem, go po rogach robiła, czy tam ją. Nie wiem czemu. To może trochę chamsko zabrzmi, ale ja mam wrażenie, że w jakiś sposób właśnie dla Was to będzie na zasadzie oliwa sprawiedliwa, że on teraz wróci do niej, czy ona wróci do niego i
i wiecie, że to nie jest właściwa osoba, że nie wiem, że tak jakby swoją karę otrzyma, coś takiego, kochani, mi tu przychodzi, to jest bardzo dziwna energia, ale tak jakby, tak jak mówię, fakt, że wasz partner, partnerka wróci do tej osoby, będzie dla was satysfakcjonujący, tak w taki sposób trochę wredny, sorry za słowa, ale taki satysfakcjonujący, że wiecie, że z tą osobą coś jest nie tak i że on i tak dostanie swoje. Czy to jest klarowne w jakiś sposób? Czy utożsamiacie się z tym, moje drogie koziorożce? Bo dla mnie to jest takie... Prawda, która wyjdzie na jaw, sprawi, że, tak jak mówię, wy odzyskacie pewność siebie, to bardzo mocno tutaj widać. I uświadomicie sobie fakt, że ta sytuacja w takim wypadku naprawdę nie miała szansy rozwoju. I uświadomicie sobie, że w sumie dobrze, że wyszło jak wyszło, bo skoro on wraca do kogoś z przeszłości, czy ona wraca do tego kogoś z przeszłości, to znaczy, że coś z tą osobą jest po prostu nie tak. Że wraca do tego, co było, tak? Bo nie wiem, może słyszeliście opowiadania, jak było, słyszeliście jakieś pogłoski, jak było, słyszeliście jakieś plotki dotyczące tej osoby, jak tam się działo, wszystko i tak dalej. I sam fakt, że usłyszycie, że ta osoba wraca po prostu do tego kogoś, będzie dla was taki, o Boże, no to dzięki Bogu, że się uwolniłam, bo mam przynajmniej psychola z głowy. Nie wiem, przepraszam za wyrażenie, nie chcę tutaj, broń Boże, nikogo urazić, ale chodzi o taki fakt, że no tak jak mówię, to wam przyniesie jakiś spokój i taki... Dobrze mu tak. Sorry, koziołki, ale tak to wygląda. Moje drogie koziorożce, co z zewnątrz? No właśnie ta siódemka buław. Ja czuję, że właśnie to jest ta blokada ze strony tej osoby, tego waszego partnera, partnerki, że tutaj będzie to nagłe odcięcie i blok i nic więcej. Zobaczmy tą siódemkę buław. Dwójka buław. Piątka mieczy. I świat. No właśnie, ta osoba, co mówię, co się robi za waszymi plecami, czego wam nie mówi. Podjęła decyzję, nie mówiąc wam o tym. To było bardzo raniące i zakończyła tą sytuację. Po to, żeby właśnie odbudować coś innego. Ale wiecie co? No właśnie, to jest to, że ta osoba czegoś tutaj nie dostrzega. Nie dostrzega. Niby karty są spoko, ale z dziesiątką buław tutaj nie będzie miało lekko. Nie będzie miała lekko. Od razu wam to mówię. Będzie jakaś trudna przeprawa u tej osoby. Związana właśnie z powrotem do eksa, do eksowej. No robi to z miłości. No co wam będę tutaj dużo gadać? To nie jest kwestia... myślę, że z premedytacją zachowała się wobec was. A tu jest kwestia naprawdę powrotu do kogoś właśnie no, z miłości, no cóż będę mówić. Tutaj są jakieś właśnie jeszcze niezakończone uczucia do tej osoby i no i wracają do siebie. Wracają do siebie po to, żeby reaktywować ten związek. Jak to się dla nich zakończy? Tak bym chciała wiedzieć. Siódemka kielichów. Paść pentakli z dzieckiem. Szóstka pentakli. I śmierć. Dziewiątka pentakli, umiarkowanie. Trójka mieczy. Myślę, kochani, że dostanie właśnie to, na co zasługuje w jakiś sposób, tak? Początkowo będzie zrównoważone wszystkie, ale to wszystko jest oparte na jakiejś iluzji. I to się i tak zakończy, kochani. I to jak się zakończy z trójką mieczy i wówczas ta osoba będzie cierpieć. Takie karty mi się tutaj pokazują. Nadzieje bądź obawy, kochani. No, piątka mieczy. Wiecie co? No właśnie tu jest taka kwestia tej nadziei, że to, co jest ukryte, wyjdzie na jaw. Że pokonacie jakieś lęki, że pokonacie jakieś trudności i że dowiecie się prawdy dotyczącej tej sytuacji. Mam wrażenie, że tutaj też jest taka trochę nadzieja, że właśnie że to, co zrobił wam, żeby wróciło do tej osoby. Trochę taka chęć zemsty, wiecie, moje drogie koziorożce. Tak to tutaj wygląda. No i wynik bądź rada jest następująca. Rada, dwójka mieczy. Przejrzyj na oczy, bo jest tutaj coś, czego nie dostrzegasz. I właśnie myślę, że dostrzeżecie. O tym mówi ta dwójka mieczy, kochani, że tutaj znajdziecie jakiś rodzaj równowagi pomiędzy sercem a rozumem. I dostrzeżecie pewne fakty, dzięki czemu będziecie w stanie właśnie ruszyć naprzód. Dzięki czemu będziecie w stanie podjąć jakieś decyzje, które pozwolą wam zrobić krok naprzód. Zobaczmy. No i mamy tu peace, tak? No właśnie, taki swoisty
pokój nastąpi wewnątrz Was. Mhm. Ja tutaj już nie czuję blokad, kochani, wręcz przeciwnie, wszystko będzie jasne i klarowne. Może to być kwestia na razie takiego zablokowania serca, bo nie wiem, właśnie będziecie potrzebowali czasu, żeby się zreaktywować, żeby odpocząć, więc możecie mieć taką potrzebę, że nie będziecie chcieli się z nikim spotykać przez jakiś czas. I okej, dajcie sobie tą przestrzeń, jeżeli tak właśnie będziecie potrzebować. Dziesiątka kielichów. No właśnie, ale macie wsparcie bliskich osób, macie wsparcie rodziny, przyjaciół i to jest ważne. Eremita, no dokładnie, kochani, część z Was wycofa się na razie z takiego życia miłosnego, romantycznego, szóstka pentakli, będziecie chcieli odbudować tu jakąś swoją taką równowagę, będziecie otwarci na różne możliwości zawodowe, finansowe, kochani. Z trójką buław może pojawić się szansa na przeprowadzkę do nowego domu, do nowego miejsca. No i z siódemką pentakli albo tutaj będzie jakieś nowe przedsięwzięcie, kochani, dla Was, które okaże się bardzo korzystne, bardzo stabilne i które będzie wymagało od Was być może właśnie jakiejś nauki, jakiegoś rozwoju, współpracy z innymi, tak? Ale to Wam pozwoli w jakiś sposób zakończyć ostatecznie właśnie tą sytuację, odciąć się od tej sytuacji i pójść właśnie zupełnie nową drogą. Więc wygląda na to, kochani, że kwiecień będzie dla Was miesiącem oczyszczenia, dowiedzenia się prawdy i, że tak powiem, zadbania o swoją przestrzeń. Myślę, kochani, że to jest też ważny czas dla Was, żeby uświadomić sobie, co lubicie robić, w którą stronę chcecie pójść, co dla Was znaczy szczęście, w co chcecie zainwestować, w co nie. To jest czas ważnych decyzji dla Was, moje drogie koziołki, ważnych wyborów i podejmowania też właśnie kroków, które będą miały na celu otwarcie Was na właśnie zupełnie jakiś taki nowy rozdział w Waszym życiu. Dokładnie, rycerz mieczy, ważne wiadomości będą płynąć w Waszą stronę, starajcie się panować nad emocjami, sprawdzajcie wszelkie informacje, ale tutaj, kochani, też jest kwestia właśnie ruszenia do przodu. Mag, odzyskacie swoją siłę, swoją moc kreacji, wiarę w siebie. Z cesarzem, kochani, to też jest Wasza energia, bardzo mocno czuję, że tutaj kierujecie się rozsądkiem, rozumem, analizujecie sytuację i właśnie ruszacie do przodu, bo to jest dla Was tutaj najkorzystniejsze. Trójka kielichów, macie przy sobie przyjaciół, macie przy sobie właśnie bliskich znajomych, którzy na pewno będą Waszym oparciem. Mamy tutaj tego asa kielichów, ale pod asem kielichów jest piątka pentakli, dlatego tutaj bardzo mocno czuję, że na chwilę obecną nie będziecie gotowi, żeby otworzyć się ponownie na miłość. To jest czas Waszego wzrostu, Waszej siły, uwolnienia się od jakichś łańcuchów, które Was jeszcze trzymają i faktycznie pójścia jakąś nową drogą. Wówczas, kochani, może pojawić się ktoś do związku, ktoś do relacji. Dla części z Was też bardzo mocno czuję tutaj właśnie tą sytuację, że może na jakiejś nowej drodze zawodowej pojawi się ktoś do relacji albo podczas jakichś właśnie kursów, szkoleń czy coś takiego. Część z Was ma szansę poznać jakąś interesującą osobę, z którą pomalutku może się to wszystko rozwijać. Kto wie, kochani, ale na pewno to jest czas Waszej transformacji, Waszego zakończenia i odrodzenia. Czwórka mieczy, dokładnie, ukojenia swojego serca. I dziewiątka kielichów i bycia w końcu szczęśliwym. Solo, po prostu solo, ale dogadzania sobie, bycia szczęśliwym, spełnienia swoich marzeń, realizowania siebie. I to powinno być, kochani, Waszym priorytetem właśnie w nadchodzącym czasie. Także tak to, kochani, wygląda. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Oczywiście. Zobaczmy kartę wyroczni na koniec. By the book. Według książki. No i na spocie Yang, tak? Czas właśnie przyjąć kontrolę w swoim życiu, podjąć pewne działania, spojrzeć sprawiedliwym okiem na pewne rzeczy, na spokojnie oddychać, oczywiście, no i uświadomić sobie tą prawdę, ta prawda Was wyzwoli, kochani, a też tutaj widzicie, macie milk and honey, czyli wszystko prowadzi do właśnie pokoju, do spokoju, do nowe możliwości też czuję właśnie, że przyjdą, szczególnie w obrębie zawodowym, które będą dla Was korzystne, więc wszystko super. No, może nie teraz wszystko super, ale będzie wszystko dobrze, naprawdę. Karta numer 11, zgodnie z zasadami, strona numer 17 i już Wam, słoneczka moje, czytam przekaz z kart. Przestrzeganie reguł społecznych, konformizm, szanowanie zasad kulturowych i rodzinnych, uniwersalne prawa. Kontakty z innymi wiążą się ze zrozumieniem i szacunkiem do tych osób. Kim się stali w wyniku środowiska, w którym się obracają, ich kultury i doświadczeń. Znajdź płaszczyznę porozumienia, które pozwoli związkom jej zakwitnąć, podczas gdy będziecie szanować swoją indywidualność. Idź według zasad, zamiast jej łamać oraz przestań naciskać, by partner zmienił się pod ciebie. Dzięki temu wasz związek się pogłębi. No niby tak, kochani, ale z drugiej strony, jeżeli nie nadajecie na tych samych falach i nie akceptujecie tego, to faktycznie czas pójść naprzód i poszukać kogoś, kto być tam będzie bardziej sprzyjający.
Wiecie co, przeczytam Wam jeszcze... Przeczytam Wam radę, bo to jest tak jakby ta karta miała wyjść odwrócona, ale przeczytam Wam, bo to może być bardziej gdzieś tam chyba trochę... No dobra, przeczytam Wam, może akurat. Nadszedł czas na prawdziwą zmianę świadomości. Jesteś podżegany do buntu. Kwestionuj struktury ograniczające proces. Nie wystarczy przeciwstawić się po troszkę. To czas na rewolucję. Skup się na tym, co pragniesz osiągnąć. Wyjdź z ciasnego pudełeczka, mimo że możesz zostać odrzucony przez ustalony porządek. Geniusz, inwencja i transformacja są teraz bardzo komfortowe, mimo że... Nie, i transformacja, przepraszam, tak? Geniusz, inwencje i transformacja są bardzo komfortowe, mimo że mniej akceptowane przez główny nurt. To jest czas, by sprzeciwić się grupie, zająć swoje stanowisko i dokonać wielkich zmian. Możliwe, że struktura Twojego wewnętrznego świata wymaga kapitalnego remontu. Jest to czas transformacji, więc nie bój się zmian. Twoja intuicja przeprowadzi Cię przez ciemność. Nie ma odwrotu. Zaufaj, że słońce wzejdzie ponownie. Objawienie doprowadzi Cię do cudów. O! Może to też dla Was. Tak czuję, że dopasuje do niektórych. Podpasuje do moich koziołków, co po niektórych. Także kochani, tak wygląda Wasz przekaz na kwiecień. Nie jest to łatwa energia, ale jak widzicie, wychodzi na piękną prostą, kiedy uświadomicie sobie prawdę o tej osobie, o sobie, o Waszej relacji i zrobicie ten krok naprzód, pożegnacie tą przeszłość. Więc tego Wam życzę. Tego Wam życzę z całego serca. Dbajcie o siebie, trzymajcie się kochani i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.